Poprzednio tego typu hańby dopuścili się ministrowie w czasach PRL-u. Jak mogliście coś takiego zrobić? Czy to wszystko, drodzy rodacy, nie wymaga wyjaśnienia? Czy to wszystko nie wymaga komisji weryfikacyjnej? Wymaga. I właśnie dlatego dzisiaj ci, którzy chwilowo być może są większością, ale być może część z tych, którzy siedzą dzisiaj tutaj naprzeciw mnie i głupio im chowają głowę, patrzą w sufit, może zagłosuje przeciw dyktatowi Donalda Tuska. Może będziecie rzeczywiście trzecią drogą, a nie trzecim pasem na drodze Donalda Tuska do przejęcia władzy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję też za to, że restrykcyjnie przestrzegał pan limitu czasowego. Pozostawił 3 minuty jeszcze swojej wypowiedzi. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele, obaj jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne. W trybie sprostowania do tej wypowiedzi zgłosił się...